27-letnia mieszkanka Głowaczowa Aleksandra Zając powalczy o tytuł najpiękniejszej w województwie mazowieckim. Przedstawicielka naszego powiatu dostała się do finału konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. Najpierw przeszłam do półfinału, co było dla mnie ogromnym szokiem. Było to dla mnie bardzo stresujące, bo jest to mój debiut. Następnie doszłam do finału. Finał odbędzie się 7 kwietnia w hotelu w Warszawie. A jaka atmosfera panowała podczas półfinału? Było bardzo dużo pięknych dziewczyn, które naprawdę reprezentowały sobą bardzo, bardzo wysoki poziom. Miały już wcześniej styczność z modelingiem, także była ta rywalizacja. Było ją czuć, natomiast myślę, że na tym etapie dziewczyny już ze sobą współpracują. Na informacje o konkursie Aleksandra natrafiła przypadkiem. Uznała, że spróbuje swoich sił w tym przedsięwzięciu, traktując je jako dobrą zabawę. Zaczęło się od tego, że zobaczyłam zgłoszenie na Facebooku i przeleciało mi to pierwszego dnia. Drugiego dnia przemyślałam, że czemu by nie spróbować swoich sił. Spróbowałam. Przeszłam pierwszy etap, później miałyśmy z dziewczynami sesję zdjęciową, więc tak się tam znalazłam. Łącznie do finału konkursu zakwalifikowały się 42 kandydatki. Czy Ola widzi się w koronie? Jako dziecko widziałam się w koronie. Na dzień dzisiejszy myślę, że też chciałabym dostać tę koronę, jeżeli już przeszłam do tego finału. Olu, zatem trzymamy kciuki i życzymy wygranej.